Nasza historia zaczyna się tu, od pysznego kawałka tortu. Światło odbija się od niego i dociera do naszych oczu, co sprawia, że umysł podświadomie interpretuje zawartość talerzy jako coś, co chcemy zjeść. Właśnie w tym momencie zaczyna się proces, w którym to, co obce, staje się nasze. Gdy pokarm trafi do ust, zostaje rozdrobniony przez zęby, które są pokryte szkliwem, czyli najtwardszą tkanką, jaką wytwarza ludzki organizm. Ślinianki przystępują do wzmożonego wydzielania śliny, które pomoże zwilżyć i zmiękczyć pokarm, żebyśmy mogli uformować kęs pokarmowe. Swoją drogą, kojarzycie takie niewielkie wzniesienia, które możecie poczuć językiem na policzkach? Nie są efektem przypadkowego ugryzienia, jak możecie sądzić, a są to miejsca, z których wydobywa się ślina. Płyn ten pełni jeszcze inne funkcje, które są nie mniej istotne. W ślinie znajdują się czynniki antybakteryjne, które pomagają powstrzymywać grasowanie mikrobów. W trakcie snu produkcja tego płynu jest bardzo skąpa i te kilka godzin w nocy to idealny czas, aby bakterie mogły się rozhulać. Dlatego rano możemy się obudzić z nieświeżym oddechem lub bólem gardła. Ponadto w ślinie znajduje się środek przeciwbólowy o działaniu wielokrotnie silniejszym niż morfina. Opiorfina, bo o niej mowa, jest produkowana w niewielkiej ilości i jest nam bardzo potrzebna w jamie ustnej, ponieważ mamy tu mnóstwo zakończeń nerwowych, przez co ten obszar jest bardzo wrażliwy. Dlatego nawet najdrobniejsze ziarnko maku z drożdżówki, które utknie gdzieś między zębami, tak bardzo nam przeszkadza. Tymczasem jeszcze nie opuściliśmy jamy ustnej, a już zaczęliśmy trawienie. Enzymy znajdujące się w ślinie rozkładają skrobie i przygotowują tłuszcze, aby łatwiej rozłożyły się podczas dalszych etapów trawienia. Tak rozdrobniony i w niewielkim stopniu strawiony kęs w postaci papki, język przesuwa w stronę gardła, które jest wspólnym odcinkiem układu pokarmowego i oddechowego. Żeby nie doszło do pomyłki na tym rozwidleniu dróg, na czas połykania niewłaściwa ścieżka zostaje zablokowana przez zamykającą się nagłośnie, czyli ruchomą chrząstkę. Mechanizm ten chwilowo uniemożliwia nam oddychanie, które przy jednoczesnym połykaniu mogłoby grozić zadławieniem. Po przekroczeniu krtani połknięty kęs znalazł się w przełyku, przy wodzie szerokim na 2 cm, który otwiera się tuż przed papką i zamyka zaraz za nią, co trochę przypomina meksykańską falę. Aktywność tę ciągnącą się od przełyku aż do odbytu nazywa się perystaltyką. To, co połknęliśmy, przymierza cały przełyk w czasie od 5 do 10 sekund i trafia do żołądka. Nie od góry, jakby mogło się wydawać, ale od boku. Żołądek przypomina worek mogący się rozciągać i powiększać. Co ciekawe, niektóre emocje, takie jak lęk czy stres, często utrudniają rozciąganie mięśni żołądka. Z tego względu, gdy jesteśmy czymś zmartwieni albo zdenerwowani, to nawet po niewielkim posiłku błyskawicznie odczuwamy sytość. Gdy nadtrawione jedzenie dociera do żołądka, to zaczyna się on rytmicznie kurczyć i rozkurczać, odbijając treść pokarmową pomiędzy swoimi ściankami, przy okazji zalewając wszystko sokiem żołądkowym. W jego składzie znajdują się głównie enzymy proteolityczne, czyli te rozkładające białka i kwas solny, którego żarące właściwości ograniczają ilość drobnoustrojów w jedzeniu, które przedostaną się do kolejnego etapu układu trawiennego. Może zastanawiacie się, dlaczego soki trawienne radzą sobie na przykład z tatarem, ale nie wyżerają nam dziur w żołądku. Przecież i tu występują mięśnie składające się z białek. Otóż ścianki żołądka wydzielają enzymy w postaci nieaktywnej. Dopiero zetknięcie ich z kwaśnym pH w świetle żołądka, który zapewnia właśnie wcześniej wspomniany kwas solny, sprawia, że ze stanu uśpienia wchodzą w tryb pracy. Kolejny mechanizm, który zabezpiecza nas przed samostrawieniem, to ochronny śluz, którym są powleczone ścianki żołądka. W tym środowisku pokarm jest rozdrabniany na malutkie cząsteczki, po czym jest przepuszczany dalej w postaci lepkiej, brajowatej masy. Węglowodany proste, zawarte np. w biszkopcie tortu, przechodzą przez żołądek bardzo szybko, natomiast tłuszcze i białka potrzebują więcej czasu. Kawałek mięsa może zostać zatrzymany w żołądku nawet 6 godzin, zanim zostanie wpuszczony dalej do jelita cienkiego. Właśnie tu odbywa się najważniejsza faza trawienia. Białka ostatecznie zostają rozłożone do aminokwasów, węglowodany do prostych cukrów, a tłuszcze do kwasów tłuszczowych i glicerolu. Nasz tort jest już pod postacią soku, który zawiera proste związki organiczne. Są one tutaj wchłaniane do krwi oraz limfy i są rozprowadzane po całym organizmie. Powierzchnia wchłaniania jelita cienkiego jest znacząco zwiększona dzięki fałdom, czyli tzw. kosmkom. Każdy z tych kosmków jest zaopatrzony w kolejne małe wypustki, tzw. mikrokosmki, a te mają kolejne mniejsze odgałęzienia zbudowane ze struktur cukrowych glikokaliks. Po zakończeniu czynności trawiennych w żołądku i jelicie cienkim pozostają pojedyncze niedobitki, takie jak pestki arbuza czy kilka nieprzeżutych ziarenek kukurydzy. Nasze jelito cienkie uwielbia czystość. Już godzinę po trawieniu przystępuje do porządków. Inicjuje potężną falę, która przesuwa wszystko ku przodowi. Burczenie, które każdy z nas kiedyś słyszał, jest właśnie tego efektem i wcale nie oznacza głodu. Nie zawsze to słyszymy, bo czasem prace przebiegają głośniej, a czasem ciszej. To, co trafia do jelita grubego, już dawno nie przypomina tortu. Z wejściowego produktu może zostały pojedyncze włókna z wisienki na bitej śmietanie. Cała reszta to soki trawienne, które właśnie tu ulegają ponownemu wchłonięciu. Zostają tu zresorbowane też ważne minerały, takie jak wapń, oraz dzięki współpracy jelita grubego i zamieszkującymi go bakteriami otrzymujemy dodatkową dawkę kwasów tłuszczowych, witaminę K oraz niektóre witaminy z grupy B. 3 do 4 razy w ciągu dnia jelito grube zbiera siłę i energicznie wypycha do przodu zagęszczoną masę resztek pokarmowych. U niektórych osób może to oznaczać konieczność odwiedzenia łazienki 3 do 4 razy dziennie. Jednak większość ludzi składa jedną wizytę w ubikacji w ciągu doby. Pomiędzy spożyciem kawałka tortu a wypróżnieniem mijają przeciętnie 24 godziny. Szybkie jelita załatwiają sprawę w 8 godzin, bardziej powolnym może to zabrać nawet 3,5 dnia. Dopóki z konsystencją jest wszystko w porządku i nie skarżymy się na żadne dolegliwości, to nie powinniśmy się niczym przejmować. Być może należymy do grona osób, którzy trawią wolniej. Czerpiemy z jedzenia przyjemność, celebrujemy nasze posiłki, uwieczniamy je na zdjęciach, ale zazwyczaj nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi naszemu jedzeniu, gdy już wyląduje w naszym żołądku. Mam nadzieję, że ten odcinek sprawił, że bardziej docenicie to, co dzieje się w środku każdego z nas i uważacie tak samo jak ja, że to wszystko jest niesamowite, że ludzki organizm jest niesamowity i że jako ludzie jesteśmy niesamowici. Jeśli jest coś, o czym chciałbyś się dowiedzieć w następnym odcinku, to napisz nam o tym w komentarzu, a jeśli spodobał Ci się film, to daj nam o tym znać, zostawiając łapkę w górę oraz żeby nie przegapić następnych odcinków, zasubskrybuj nasz kanał.